przemysł spożywczy dzisiaj wytwarza, kreuje nam 13% całego polskiego eksportu. I po drugie jest to eksport lokowany na bardzo wymagających rynkach, mianowicie na rynkach Europy Zachodniej. Także w mojej ocenie wszyscy, którzy uczestniczą w tym projekcie rozwój polskiej gospodarki spożywczej, powinni być z tego dumni. Jeżeli chodzi o konsolidację, to musimy wiedzieć, że z jednej strony mamy rozwój organiczny w firmie, z drugiej strony mamy alianse strategiczne. Po środku jest konsolidacja. I teraz jest pytanie. Kiedy wchodzić w projekty konsolidacyjne? W moim przekonaniu, na podstawie wiedzy i moich doświadczeń, firma musi być przygotowana do tego, aby wchodzić w projekty konsolidacyjne. Przede wszystkim firma musi już mieć pewną skalę produkcji. To musi być duża firma, produkcyjna czy handlowa, ponieważ dla małej firmy korzyści z konsolidacji nie będą duże. Ona po prostu zostanie wchłonięta w tym dużym molochu, w który się włączy. Po drugie, konsolidacja musi mieć wyraźnego lidera. Nie można zrobić konsolidacji dwóch firm, które są w trudnej sytuacji, czy nie mają wyraźnej kadry menedżerskiej, która ma wizję rozwoju przyszłości. No i po trzecie, na co chcę zwrócić uwagę, że nie można robić konsolidacji za wszelką cenę, tylko dlatego, że na rynku mówi się, że konsolidacja to jest coś dobrego. Konsolidacja musi nam tworzyć nową jakość, wartość dodaną dać firmie, a tylko to może stać się, jeżeli firmy są dobrze przygotowane, mają odpowiednią skalę, jasno sprecyzowane cele. Także uważam, że dla wielu firm jest to droga do rozwoju, ale dla wielu firm nie jest to alternatywa, żeby zdobyć nową wartość dodaną. Na przykład dla takiej firmy jak Makarony Polskie, która jest firmą dużo, raczej na rynku krajowym konsolidacja czy akwizycja byłaby bardzo trudna ze względu na to, że partnerzy, z którymi moglibyśmy rozmawiać, to są firmy dużo, dużo mniejsze od nas, więc raczej my, myśląc o konsolidacji, myślimy o konsolidacji z podmiotami z krajów ościennych, gdzie mamy w miarę zbliżony potencjał produkcyjny, kulturę organizacyjną, jak również wspólne rynki, więc tam można osiągnąć synergię.